taką sprawę. Mojego męża w piątek umarł tata i chciałam powiedzieć o tym, co ja odebrałam przez tą sytuację. Nie chodzi o śmierć, tylko chodzi o sytuację. Pierwsze słowo, które dowiedziałam się, nasunęło się, że spiesznie głoś Ewangelię. To jest też do Kościoła. Spiesznie głośmy Ewangelię. Nie zapominajmy. A teraz jest to szczególnie, dlatego że będziemy teraz jechać na święta, każdy w swoją stronę, do znajomych. Nie wstydź się mówić Ewangelii. Nie wstydź się mówić. To ty jesteś odpowiedzialny za swojego mamę, tatę, siostrę. Za wszystkich jesteście odpowiedzialni, gdziekolwiek jesteście. W domu, w pracy, gdziekolwiek. Ja doświadczyłam tego, że po prostu jestem odpowiedzialna. Jestem odpowiedzialna. O, znam Boga. Znam Boga. I ja mam odpowiedzialność mówić o Ewangelii, że poznałam Jezusa. Nie zostawiajcie tego, naprawdę. Bóg chce, żebyśmy głosili Ewangelię. Nieważne co po prostu powiesz. Ja też do tej pory nie wiedziałam, co mówić. Tak mówiłam do Boga, jak ja mogę powiedzieć. Teraz powiem tak, jak umiem. I nie ma znaczenia, jak powiesz. Ma znaczenie, że powiedziałeś słowo. Wypowiedziałeś słowo. To się liczy. To jest dla Boga ważne. Użyj wiary do tego, bo bez wiary, no to wiadomo jak jest, tak? I ta śmierć pokazała, że naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za to, gdzie przebywamy. Czy jesteś w kawiarni, odważ się powiedzieć kelnerce Ewangelię. Kiedy pójdziesz w kiblu nawet, odważ się powiedzieć Ewangelię. Nie wstydź się mówić Ewangelii. To nie są śmiechy, to nie są śmiechy. To Bóg mówi, to Bóg mówi. Spiesznie głośmy Ewangelię, tak? Amen. Amen.